Cześć, witam Was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Tak, co sobotę, co niedzielę staram się wrzucić dla Was w sieć na Facebooka zabawę magiczną. I do tej pory były to kamienie runiczne, one na pewno jeszcze się powtórzą, ale pomyślałam, że fajnie będzie, jeżeli wspólnie odpowiemy sobie na pytanie. Jest to taka zabawa, jak zabawą bywają horoskopy, natomiast w każdej zabawie jest źdźbło prawdy. Także już Wam mówię, jak to będzie wyglądało. Usiądźcie sobie wyluzowani, pooddychajcie troszeczkę i zadajcie sobie w myśli pytanie, które jest w tytule dzisiejszej transmisji, czyli jak postępować, by w 2019 roku osiągnąć sukces. Przed nami są trzy kubki kart. Wybierzcie teraz w myślach jedną z tych kubek kart i to będzie Wasza odpowiedź na Wasze pytanie. Ja bym oczywiście prosiła, by w komentarzu umieścić czy uśmieszek, czy łapkę, czy swój wybór, dlatego że wtedy będę wiedziała, ile osób bawi się z nami w te magiczne gry i magiczne zabawy i będę wiedziała, czy robić je tak, czy robić inaczej. To daje mi jakąś taką perspektywę. Także tak, siadamy, oddychamy, zadajemy sobie pytanie, jak postępować, by w 2019 roku osiągnąć sukces. Ja te karty przetasowałam i rozłożyłam, również nie zaglądałam, więc ja również sobie wybiorę w myślach numer kubki, to jest kubka pierwsza, druga, trzecia. Ja sobie już wybrałam numer. Mam nadzieję, że Wy również już w myślach swój numerek kubki macie. No i teraz zobaczymy, jak będą przedstawiały się odpowiedzi. Kubki mają po 9 kart, dlatego że sprawdzimy poziom głowy, serca i działania, czyli jak postępować na poziomie myśli, na poziomie odczuwania i na poziomie działania po prostu fizycznym. Zaczynamy od kubki pierwszej. Tutaj pierwsza odpowiedź. Na poziomie myśli osoby, które wybrały tą kubkę, powinny mocno i walecznie podchodzić do życia. Nawet jeżeli do tej pory były osobami spokojnymi i takimi uległymi, to tutaj walka o swoje, szczególnie ułożenie pewnych planów w głowie, szczególnie spojrzenie, jak można wywalczyć pewne rzeczy, na których nam zależy, będą bardzo przydatne do osiągnięcia sukcesu. Ale ta walka nie może być złośliwa, negatywna, tylko musi być z pełnym uśmiechem, i tak jak mówią reguły wikańskie, czyli z pożytkiem dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Umysł powinien być uzbrojony we wszelakiego rodzaju miłość, postrzeganie drobnych rzeczy, które są dobre, pozytywne, ładnie świeci słońce, świetnie oświetla listki, jaki ładny brokat na tej tęczy, jaką ładną buziu w tym tęczu widzę, z dużą dozą radości w głowie. I kolejna karta pokazuje, by nie zamykać się w jakimś otoczeniu, które jest hermetyczne, tylko właśnie z tą radością również planować wyjścia, wyjazdy czy imprezy. Jeżeli chodzi o serducho, to mamy tutaj znowu pokazaną kartę, która mówi o wszelkiego rodzaju waleczności, ale jest to karta takich zdanych egzaminów, czyli serce stawia sobie cele, które chce osiągnąć, i do nich dąży. Serce ma być, no właśnie, zdrowa równowaga. Z jednej strony rycerz pucharów daje nam serce na dłoni, ale z drugiej strony król mieczy, ale tylko wtedy, gdy z drugiej strony to serce na dłoni też jest widoczne. Natomiast w działaniu, dla osób, które wybrały kubkę pierwszą, w działaniu mamy bardzo dużą kreatywność, nawet jeżeli coś wydaje Wam się szalone, to po prostu róbcie. Współpracujcie z ludźmi życzliwymi, a nie z tymi, którymi musicie współpracować. I strzały w locie. Obierzcie cel i los Was do tego celu poprowadzi. Tutaj ważne jest takie skonstruowanie swojego celu. To jest nasza kubka pierwsza. Teraz te osoby, które wybrały kubkę drugą.
Głowa będzie musiała dokonywać bardzo ważnych wyborów. Ważne jest, żeby były to wybory, które dadzą nam nowe światło i wyższe wibracje, a nie powrót do starych zależności, które nie są dla nas niczym dobrym. Już karta kochanków od razu pokazuje, wybieraj to, co jest nowe, może nieco szalone, może nieco dziwne z punktu widzenia twojego starego ja, ale postaraj się wybrać właśnie te nowe rzeczy. Nowymi drobiazgami będziesz podnosił swoje wibracje. Ma być to uczciwe, karta kapłana czy takich wielkich instytucji, ma być to harmonijne, ale niech to będzie nowe, nie stare. Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące serducha na 2019 rok, by osiągnąć sukces. Ja powiem tak, takich zbędnych emocji to osoby wybierające kubkę drugą powinny się pozbyć, dlatego że tu są bardzo rzeczowe karty. Szóstka monet mówi tak, dawaj, ale i bierz. Naucz się tej zdrowej równowagi. Jeżeli dwa razy pomożesz komuś przynieść zakupy, a tobie ktoś nie przyniesie, chyba że jest to babcia z chorą nogą, pomijamy, to po prostu nie rób tego raz trzeci. Bądź rzeczowym cesarzem, który da pełno miłości, ale w takiej równowadze. Nie w Matce Teresie, która nie coś za coś, tylko właśnie coś za coś. Zdrowa wymiana i zdrowa równowaga. Natomiast w działaniu nie bój się wejść w dwójkę monet, czyli w sytuację, kiedy jesteś w stanie robić dwie rzeczy na raz, dwie prace na raz. No nie dwa związki, bo to nie jest zbyt dobre karmicznie i energetycznie, a właśnie taką podwójność. Nie bój się tej podwójności. Nie bój się iść w nowe, o tym mówi As Pucharów. A piątka monet ostrzega. Jeżeli jest źle, kalkulator, ołóweczek, karteńka i ta karteńka z tym ołóweczkiem i z tym kalkulatorkiem mrówcze wychodzenie z kłopotów, szczególnie pod względem finansowym, czyli logika, logika, logika. To kubka druga. I kubka trzecia dla osób, które wybrały kubkę trzecią. I już patrzymy, jak postępować w głowie. Musisz nauczyć się trzech rzeczy. Pilnować swojego interesu. Nie odpuszczaj, a nie dostałam premii. Zapytaj dlaczego. Nie odpuszczaj, dlaczego koleżanka powiedziała, że mam krzywe nogi. Zapytaj się, no, dlaczego tak uważasz? Zadawaj głupie pytania. One najczęściej ludzi doprowadzają do pionu, a do parteru. Dorota mówi, że trójkę. Ja też trójkę. Drugą rzeczą, jeżeli jest jakaś rzecz, w którą włożyłeś energię, ale nie przynosi to efektów, to przy ósemce pucharów umiemy, trzeba nauczyć się burzyć nawet przy końcu działania coś, co nie jest korzystne i po prostu iść w nowe ścieżki. I to dobrze zaprowadzi. A dwójka buław mówi tak, współpracuj na każdym poziomie. Myśl o współpracach, myśl o sobie i o kimś. Jak ktoś może zarobić, jak ty możesz zarobić. Jak to ma się potoczyć. To głowa. Jeżeli chodzi o serducho. Serducho jest twórcze i kreatywne i tutaj tą kreatywnością zalewać wszechświat można. Fajnie, że wybrałam trójkę. Uwielbiam w ogóle trójkę monet. Trzecią kubkę też wybrałam. Zalewaj kreatywnością, działaj, planuj, przekuwaj w czyn. Paś buław. Przekonuj innych do swoich racji. Przekonuj innych do siebie. Mów. Posługuj się słowem. To będę robić. Nagrywam. Piszę. Dużo się dzieje. Ale serducho nie powinno dać wykradać sobie energii. Dlatego, że tutaj siódemka mieczy zawsze mówi, że trzeba być uważnym na działania za plecami i je stanowczo przecinać. Nie dać się wampirom energetycznym. Ma być to współpraca przemyślana, a nie emocjonalna typu, bo kogoś lubię. Emocje można sobie zakopać w ogródeczku na ten 2019 rok. W działaniu mamy rzeczowość i stanowczość, królowa mieczy. Przemyśl, działaj, wcielaj w czyn. Szóstka buław, działaj tak, jakbyś już zwyciężył. Dlatego, że już nabudujesz tą energię i zwyciężysz. A pustelnik mówi, współpraca tak, ale z dużą dozą samodzielności i z dużą dozą nauki.
Także wydaje mi się, że tutaj naprawdę bardzo fajne, ale takie bardzo rzeczowe energie będą panowały. Moi kochani, mam nadzieję, że Wam się podobają te wróżby online różnego rodzaju. Dzisiaj w formie transmisji. Zaraz transmisję poprzerzucam wszędzie, gdzie się da, czyli na szkołę magii Tarota Wróżki Joanny na YouTube. Także będzie można sobie to zawsze odtworzyć, zapytać, polecić koleżance, nie mówiąc jak to wygląda, tylko żeby wybrała kubkę. Także możecie propagować, linkować i cudować i cudaczyć. Ja Wam bardzo dziękuję za uczestniczenie, wszystkim, którzy tutaj uczestniczą. Zostawcie buźki, uśmieszki, łapki w dół, w górę, nieważne, byleby łapki były. Propagujmy, ruszajmy do przodu. Ta wróżba, myślę, że co najmniej do końca 2019 roku będzie tutaj w mediach i na kanałach, no bo jest taka adekwatna na 2019 rok. Także buziaki dla Was wszystkich, fajnie, że jest Wam tak dużo i do zobaczenia w kolejnych, być może weekendowych właśnie wróżbach online. Pa, pa, pa!